codziennie będę właśnie... Ale to czaleś nie farta. Siemanko, siemanko, witam was serdecznie. Dzisiaj mamy 11 grudnia, godzina 8:06 i właśnie przed chwilą skończył się live wczorajszy, który się przedłużył o 11 godzin i teraz rozpocząłem ten film, ale idę spać i jak wstanę, to będziemy kontynuować i wysyłać paczki, te, które pakowaliśmy na lewie, więc widzimy się za 8 godzin. Ale już witam was na dzisiejszym filmie i zaczynamy kolejny filmik z naszego daily. Ok, wstałem godzinkę temu, no nawet i dwie, ponieważ wstałem o godzinie 17:40, no tak 45, no nieważne, około 2 godziny temu. No i teraz ogarnąłem się i jest czas na wysyłkę, ale sprawdziłem, bo chciałem początkowo dzisiaj wysłać wszystkie te słuchawki Neony. No i jak sprawdziłem, to mały się błąd pojawił, bo tu mam 4 słuchawki, mam 3 zwycięzców, więc jedne słuchawki bym miał na zbyciu, coś tutaj jest nie tak, więc ktoś mi nie odpowiedział i muszę to sprawdzić. Dlatego też dzisiaj tych słuchawek wysyłać nie będę, ale będę wysyłać wszystkie takie słuchawki Oksygeny. No jest godzina jaka jest, już jest późno i też ode mnie trochę do paczkomatu jest, więc... A nie mam samochodu, rowerem też się nie zabiorę, więc no niestety ja tak częściowo będę chodzić i będę to właśnie dzielić tak, że w jeden dzień wszystkie klawiatury, w jeden dzień wszystkie słuchawki, w jeden dzień wszystkie myszki. I słuchawki, tak jak właśnie tutaj też pokazałem palcem. No i też oczywiście jeden dzień podkładki, żeby wszystko tak częściowo wysyłać, no bo nie mam jak się zabrać. No i dzisiaj pójdziemy jeszcze do tego paczkomatu na tym filmie. Tylko sobie właśnie teraz zarejestruję wszystkie te paczki w systemie, żeby normalnie one przeszły i zostały one nadane. Także dajcie mi chwilę, ja tutaj wszystkie dane zwycięzców przepiszę, zarejestruję te paczki, nie wiem jak to tam profesjonalnie się to nazywa i jak to zrobię, to zaraz się będzie widzieć, albo nie, jeszcze nie. Jeszcze przed tym, aby mi się dobrze wpisywało i się nie pomylił, czas na czekoladkę z dnia 11. Jedenastkę mamy tu. Mamy tu jedenastkę i to będzie chyba kinderek. To jest, mamy kinderka. Proszę bardzo, jest kinderek. Także mam kinderka, lecę szybko wpisywać te dane i widzimy się już na dworze, jak będę z tymi paczkami szedł ku paczkomatu. Albo przy paczkomacie zobaczymy, gdzie będzie lepsze oświetlenie. Okej, słuchajcie, wyszedłem na dwór, mam paczki zwycięzców, czyli wasze, tak mówiąc w formie mnogiej. Tutaj jest lampa, więc nagrywam, a zaraz mnie pewnie nie będzie widać w pewnym odcinku. No i co, idę na superancki spacerek, przy okazji właśnie wysłać wam te nagrody, albo właśnie na odwrót. Idę wam wysłać nagrody przy okazji idąc na super spacerek. No i co, kilka takich tripów zrobię pewnie. Możemy też się umówić tak, że na każdym teraz filmie codziennie będę właśnie... Ale to trzeba mieć nie farta. Nie wiem, czy to widać, ale nie widać, na pewno bez ciemno, ale w ogóle jest mega ślizga. Po prostu jest ślizgawica, ale szedłem i mi coś spadło z góry, albo to... Nie wiem, wy może to widzicie tutaj. O, w tym miejscu. Nie wiem, albo to była woda, deszcz, krapla, albo po prostu śnieg. No, wątpię, że leciał akurat ptak i zrobił kupkę na mnie. Mam nadzieję, że nie. Dobra, idę na ten paczkomat, bo jeszcze troszeczkę drogi mi zostało i jak będę na miejscu, to się do was odezwę. Okej, słuchajcie, jestem już przy paczkomacie, proszę bardzo. I to mi się mega podoba, że już wam pokazuję, jak wysyłam paczki. Mam tu oczywiście wasze nagrody. Sprawdziłem poprzednie nagranie, mnie w ogóle nie było widać. No i tutaj jest Michał, który wygrał dwie paczki, znaczy dwie nagrody, słuchawki i myszki. Myszkę, a tu są wszyscy, którzy wygrali słuchawki. Tu mam jeszcze oznaczone, że ta osoba wygrała z podpisami naszymi, nie tylko moim, ale oczywiście chłopaków. Także sobie napisałem AG, autografy. I tutaj też gdzieś powinienem mieć podpis. O, mam Bart. I tu sobie dałem właśnie pierwsze imiona zwycięzców. No i teraz, aby nadać paczkę, to wystarczy, że podejdę tutaj. Jakby ktoś nie wiedział, ale wydaje mi się, że każdy już w dzisiejszych czasach o tym wie. Mam tutaj aplikację, nie będę pokazywać, bo tu mam dane. A ja dbam o dane innych. Mam nadzieję, że inni też dbają o dane moje. I tutaj zdradzać ich nie będę, ale tak. Klikamy sobie, zaczynamy oczywiście. Teraz następnie muszę tutaj sobie wybrać. Zaczniemy na przykład od nagrody Michała. No i to oczywiście mam prostokącik z Michała danymi. Klikam sobie. Mam tu oczywiście kod QR. No i na tym kodzie QR wystarczy, że sobie tutaj kliknę na daj paczkę. No i okej, zeskanowałem kodzik i teraz wystarczy, że tutaj piszę umyć paczkę w skrytce i zamknij drzwiczki. Proszę bardzo, jest tutaj paczka. Teraz tylko, żeby się nie pomylić i sprawdzę. Tak, na pewno to jest do Michała. Dobra, biorę paczkę oznaczoną Michał G. Wkładam. Na styk się mieści, na szczęście. Dobra, i chowam. Nie przewidziałem tego, że to rzeczywiście może być wyższe. No okej, kończymy na dziś, proszę bardzo. No i tą paczkę wysłałem i teraz lecimy z kolejną. Znowu telefonik w dłoń, tutaj dostałem jeszcze powiadomienie, że tamta paczka została wysłana. Także fajnie. I teraz na przykład Marcin. Klikam Marcina. Oczywiście nadaj paczkę, mam ten kodzik. Skanujemy sobie kodzik, fajnie. Elegancko, o, się otworzyło aż tutaj nawet. I teraz wybieram dla Marcina.
A Marcina, paczka jest ta. Proszę bardzo. Marcin, pyk. Elegancko. Słup. Gotowe. Otwórz ponownie. Nadaj przesyłkę, spoko. Teraz znowu biorę telefon. No i taka zabawa w kółko. Jak ma się wszystkie zapakowane, to od razu mega to szybko można nadać. I to jest fajne w impoście. Nie ma tu żadnej reklamy, nie. Dobra, Bartłomiej teraz. I znowu. Skanujemy. Wkładamy. Chowamy. Znowu bierzemy telefon. Kończymy. Znowu nadajemy, znowu to. Ostatni kozik. No halo, dawaj. No halo, dawaj, skanuj. Halo. Dobra, mamy. No i oczywiście chowamy ostatnią nagrodę. Cyk. Zamykamy. Elegancko. No i na dzisiaj to tyle. Wszystkie paczki zostały wysłane. No i tak to wygląda i tak zawsze wyglądało, że tak właśnie w ten sposób wam paczki wysyłałem. No i jutro na filmie tak samo zrobimy. Mamy godzinę 20.11. Teoretycznie przeszedłbym się do sklepu, ale chyba nie, bo to ja do tego sklepu mam. A trochę mi zależy na czasie, jest 20.12 i praktycznie na tym filmie nic nie zrobiłem, tylko wysłałem te nagrody. Ale pokażę wam jeszcze choinkę, którą tutaj sam zobaczyłem. Po prostu taką choinkę tutaj postawili u mnie na wsi, że jestem w wielkim, ogromnym szoku, że tak można. I już wam pokazuję, tylko się tam przejdę. Trochę do tego miejsca mam. Znaczy trochę. Zaraz wychodzi, że ja wszędzie mam daleko, ale nie no, jest blisko, tylko dajcie mi chwilę, bo zanim ja tam się przetransportuję, to troszeczkę czasu minie. Okej, zbliżam się, zobaczcie, jakie tutaj są dwie choiny postawione. No przecież to elegancko, niesamowicie wygląda. O kurde, prawie się zabiłem. To jest tak ciemno, że nie mam jak na siebie nagrywać i wam mnie pokazywać, ale chociaż wam pokażę te dwie choinki. Mega fajnie wyglądają. Nie wiem jak na filmie, ale w rzeczywistości bardzo, bardzo superancko. Nie wiem, zaryzykuję i na siebie nagram. Nie wiem, czy mnie widać, czy też nie. Wracam do domu, ogarniam wszystkie te dane, żeby już bez problemu wysyłać kolejne paczki. I widzimy się jutro na kolejnym filmie, na którym te paczki będziemy wysyłać. Może i nawet, i w sumie nawet i większej... Ej, co ja w ogóle mówię? Mówię wam, jak wy widzicie czarny ekran, no bez sensu. Czekajcie, poczekam na jakieś światło. Po prostu w większej ilości tych nagród, czyli po prostu nie będę tak jak dzisiaj wysyłać tylko 4 nagrody, a właśnie więcej, chyba jednak będę chodzić na więcej tur, no bo jednak chociaż coś się wtedy będzie działo. Albo po prostu nagram cały oddzielny filmik, jeden. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, czy ja będę codziennie po kilka, tak jak otwieram kalendarz, to jeszcze to będzie takim dodatkowym zajęciem na filmie, że będę wysyłać te nagrody, czy jednak za jednym razem wszystko zrobię. I kurde, korci mnie, no. Zobaczcie, jak to jest ślisko. O, nie wiem, czy to widać, czy nie widać, ale jest tutaj mega ślisko. No i mnie korci, no korci mnie. No, no. Dobra, jednak nie jest aż tak ślisko, jak myślałem. Nie, ale to dobrze. Chociaż no wygląda to, jakby serio miało być tutaj ślisko. Więc nie wiem. No dobrze, to słuchajcie, w międzyczasie, kiedy ja już tutaj wracam do domku, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Życzę wam miłego wieczoru, miłej niedzielki jeszcze i widzimy się jutro w kolejnym filmie. I powodzenia w szkole, powodzenia w szkole. Jutro poniedziałek, ale ostatni tydzień później zdalne, także myślę, że jakoś ten czas przebolejemy. Do zobaczenia, dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka do końca, trzymajcie się, cześć! Thank you.